nowy dodatek w świecie Toca Life World. Dlaczego ja nic o tym nie wiem? Dlaczego ja się dowiaduję o tym ostatnia? Dlaczego mi nie napisaliście nigdzie, że jest nowy dodatek? Mam wrażenie, że nagrywam go jako ostatnia, ale trudno, musimy go przetestować. Nowe meble, nowe dodatki, nowe akcesoria, nowe podłogi, nowe ściany, co oznacza, że będziemy dzisiaj budować zupełnie nowy domek. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka do góry, zasubskrybować mój kanał, no i zapraszam Was do oglądania. A dokładnie jest to pakiet mebli dla przyjaciół, co oznacza, że będziemy chyba tworzyć jakieś dwa pokoiki dla przyjaciół. Spójrzcie tylko na te kolory. One są przepiękne, bardziej chyba przypominają mi takie wiosenne kolory. A zobaczmy jeszcze tutaj tapety. Mamy cztery tapety czy pięć tapet, nie, cztery tapety i cztery podłogi. No i co my możemy tutaj stworzyć? OMG! To jest po prostu jakiś imprezowy pokój, czy też imprezowy cały domek. Zastanawiałam się, który domek wybrać do tego budowania, no i stwierdziłam, że wybiorę ten domek, ponieważ mamy tutaj taki piętrowy pokoik. Zaczynamy sobie oczywiście teraz od tapet. Cztery tapety i spróbuję je wszystkie wykorzystać. Tutaj damy tę zieloną, tutaj damy ten kolor tutaj na dole i co mi jeszcze zostało? O, jeszcze to fioletowe tutaj. Teraz czas na podłogi. Które to są podłogi? Te podłogi chyba są takie pasujące tutaj do tych ścian. Teraz to już się pogubiłam i sama nie wiem, które to są podłogi, ale wydaje mi się, że to jest ta zielona podłoga, tak mi się wydaje. Na pewno musi być taka podłoga z takim żółtym, więc to jest chyba ta podłoga, więc dajmy ją chyba jednak tutaj, będzie lepiej nam pasować. Z tej strony dajmy jeszcze taką podłogę, no a tutaj niech już będzie, pomalujmy po prostu podłogę na dwa wybrane kolory, tutaj na różowy, a tutaj damy taki lekko zielony. No i lecimy teraz z sypialniami. Sypialnia będzie na dole i u góry. O wow, ale to wygląda. Jakie to jest piękne. Tutaj jest zielone, tutaj jest takie różowe i to różowe tutaj bardzo pasuje do tej ściany, ale to zielone nie pasuje, więc zrobimy małą podmiankę. Zamieniłam po prostu tapety. Tapety, tutaj jest taka bardziej zielona, ale oprócz tego ja tutaj widzę materace do spania. Patrzcie na to. Ja sobie te materace położę tutaj zaraz przy łóżku. To są chyba materace dla przyjaciół, żeby spać. I nawet śpiworki! Śpiworki położymy sobie na łóżku. Myślę, że... O, zamienimy to kolorystycznie. Niebieski tutaj, fioletowy tutaj. Ależ cudnie to wygląda. Chyba łóżka będą stały tutaj w tym miejscu. Z tego, co mi się wydaje, to już tutaj nie ma żadnych nowych dodatków, więc sobie zobaczmy, czy mamy jakąś szafę nową? Chyba są takie niebieskie jakieś regały. O właśnie, te regały. Więc ten regał sobie ustawimy tu. Ale on jest wielki, OMG. Tutaj damy sobie taką niebieską szafeczkę i mamy jeszcze regał taki na ubrania. No to postawimy go sobie tutaj z tej strony. Półki wiszące. Czy my coś tutaj mamy? Wiecie co, jakoś mi ten regał tutaj nie pasuje. Za dużo miejsca mnie zajmuje, więc może go wyrzucimy i damy sobie półeczki. O, jakie słodkie, patrzcie na to. Tu są takie niebieskie, tu są takie różowe, a tu są fioletowe. Tę fioletową damy tutaj, a tu z kolei damy sobie takie różowiutkie. Dwie takie, wyglądają przepięknie. Dorzucę jeszcze u góry komodę, czy jakieś stoliczki nocne. Są stoliczki nocne i to jakie piękne. Te są chyba nowe, prawda? Tak mi się wydaje. To jest chyba w tym dodatku różowy, tutaj damy sobie to, przesuniemy troszeczkę i damy ten fioletowy. Jest jeszcze jeden taki niebieski stoliczek, to go sobie od razu tu wyciągnę i za chwilę gdzieś go położymy. Teraz czas na coś na ścianę. Plakaty, z tego co mi się wydaje, są tutaj nowe, a są. Jest to, co chciałam sprawdzić, kapibara. A i wiecie co jest najlepsze? Że pod spodem, pod tym plakatem mamy ukryty domek dla krampeców. A tak naprawdę to jest domek dla jakiejś kapibary chyba. Kolejne plakaty sobie powiesimy o tutaj. Tą szafeczkę troszeczkę odsuniemy. Tutaj mamy jakieś naklejki. Gdzie te naklejki nam tu będą pasować? Słuchajcie, one nigdzie mi się już tu nie zmieszczą. Więc chyba te naklejki damy o sobie tutaj. Powiesimy te naklejki. Tutaj damy jeszcze taki plakat. Chcę po prostu wykorzystać wszystko, co jest tutaj dostępne. Więc damy sobie jeszcze ten plakat tu. Tutaj damy jakieś takie zawieszki. Czy coś tu jeszcze nowego? Czy ta tablica jest nowa?
Nie jestem pewna, więc na razie jej nie będę tutaj brała. Oświetlenie. Wydaje mi się, że powinny być nowe jakieś lampeczki, a na pewno takie lampeczki stojące i na pewno taka duża lampa, gdzie one są tutaj. Mamy to. Ej, dużo tego jest. Tutaj mamy taką lampę stojącą, to ją postawimy z tej strony. Tutaj mamy jeszcze lampki. Ej, to są takie designerskie lampeczki. Sobie ustawimy dwie. Tutaj damy jeszcze taką zieloną. Jest jeszcze taka różowa. Czy te świeczuszki są nowe? Tak mi się wydaje, więc świeczuszki też ustawimy sobie tutaj na naszej komodzie. Jedną świeczkę i drugą. I tutaj również damy taką różową. No spójrzcie tylko na te sypialnie. No czyż one nie wyglądają przepięknie? Moim zdaniem po prostu wręcz idealnie. Czy tutaj mamy jeszcze jakieś nowe dodatki? Dużo tego, dużo. Mamy poduszki. Z tego co mi się wydaje, to te poduszki są nowe, więc rzucimy tutaj poduszki. Tutaj mamy coś do szycia? Serio? Tutaj mamy jakieś książki, gry, komiksy. Nie jestem pewna co to, ale ustawimy sobie na półeczce. Serduszko, best friend dla przyjaciół. Ale słodko. Klucze sobie tutaj położymy. Ej, a to co to? Jakieś kryształy. Ulala, kryształy wyglądają super. To my je chyba postawimy tutaj na tej komodzie. Ale pięknie. Czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że nowe są jeszcze tutaj te takie materace do spania. Tak mi się wydaje. To może je ustawimy o sobie tutaj z tej strony. Tutaj damy jeszcze te takie kłębki do szycia. To jest chyba... A, to jest wełna. I jeszcze roślinki. Nowe roślinki. Które tu mogą być nowe? To jest chyba nowe. W tej niebieskiej doniczce. Czy to gdzieś mi się tu zmieści? Tam z tyłu. Tu z tyłu, o, tu z tyłu, dobra, mamy to. Tutaj jeszcze możemy dać tego kwiata. Tu mamy taki coś malutki kwiatek. O, tutaj będzie ładnie nam pasować. Postawimy go tutaj na tej półeczce. O, w ten sposób. Ależ pięknie wyglądają te dwie sypialnie. Mega, ale to mega mi się podobają. Możemy sobie włączyć tutaj nasze lampeczki, te wszystkie żaróweczki. Ja tutaj to teraz zatwierdzę. Żaróweczki włączamy. A jak pięknie to się świeci. No i dobra, skoro sypialnie są zrobione, to teraz przejdźmy do salonu. Czy tu jest jakaś nowa kanapa? Mamy to. O wow, jaka piękna ta kanapa. Taka długa. Dobra, przestawiamy tutaj tę szafkę. Kanapę stawiamy sobie tutaj na środku. Przestawiamy kwiatka do tyłu. Tutaj ten stoliczek. Kanapa. Ej, czy ta kanapa się rozkłada? Sprawdźmy. Tak. Jakie piękne! No dobra, to musi zostać rozłożone, bo są piękne poduszki, ale mamy tych poduszek więcej! Te poduszki powinny się zmieścić, słuchajcie, tutaj w naszych sypialniach. Przerzucę sobie te poduszki, dwie. I tak, poducha zielona tutaj, fioletowa jeszcze z tej strony, różową powinniśmy dać tu, ale na górze już się nam nie zmieści, więc damy tę różową może o tu, która nam jeszcze została, niebieska. Niebieska. A to, słuchajcie, to mi się już tu nie zmieści. Tutaj są jeszcze jakieś takie dwa fotele. Gdzie ja mam je wcisnąć? Za mały domek chyba sobie wybrałam. Dobra, wiem co zrobimy. Przechodzimy obok i stworzymy sobie jeszcze ten pokoik tutaj. Mam już tutaj porobione ściany i tutaj możemy zrobić pokój imprezowy. Tutaj sobie damy dwa takie fotele. Żeby nie było, damy jeszcze więcej tych puf. Damy jeszcze takie dwie pufy tutaj. Pomiędzy tym moglibyśmy dać jeszcze jedną kanapę. Ale, a wiecie, zrobimy to. Zrobimy to. Jak ma być pokój imprezowy, no to zaszalejmy do końca. Tutaj zrobimy taki kącik. Koniecznie musimy tutaj dać jeszcze jakiś stoliczek. Stoliczek tutaj pomiędzy nimi. A w ogóle, czy mamy jakiś stolik tutaj? Czy tu mamy coś nowego? Mamy stoliki nowe i tu wyglądają jak takie biurka bardziej. I one powinny być w tamtym pokoju. Ale niestety one mi się tutaj nie zmieszczą. Chociaż możemy dać o tutaj takie biureczko. Przed tym damy tę taką pufę. Dywan jeszcze. Czy jest jakiś nowy dywan? Mamy nowy dywan. To wygląda jak łąka. Taka łączka z kwiatkami. To damy to tutaj. Z tej strony możemy dać o ten fioletowy na górze. Tutaj zaraz przy łóżku pomiędzy. Czy coś jest jeszcze nowe? Czy to żółte jest nowe? Nie jestem pewna, ale możemy dać to żółte, o tutaj z tej strony, a tutaj jeszcze te kolorowe kwiatki. Sprawdźmy jeszcze sprzęcior.
tutaj ten sprzęt, czy coś jest nowe, czy mi się wydaje, czy to jest nowe, ten telewizor. Postawmy go na samym środku. Super wygląda. Mamy tutaj jeszcze zegar taki. Tutaj mamy jakiś sprzęt grający. Dobra, to robimy to w ten sposób. Sprzęt grający postawimy z tej strony. Mamy komputery nowe. Dobra, to komputer. Wybierzmy sobie jeden, może ten w kolorze. Ustawimy tutaj z tej strony. Mamy jakiś telefon nowy. Tu mamy jakieś długopisy. O rany, miałam wykorzystać wszystko. Jest problem, bo powoli kończy mi się miejsce. Kanapę wyrzucamy. Wiecie, co robimy? Stawiamy tutaj miejsce do tańczenia. Tak, dobrze słyszycie. Jest tutaj również takie miejsce. Postawimy to tutaj z tej strony. Będzie można tańczyć z przyjaciółmi. Postawimy tutaj poduchy jeszcze dookoła. No dobra, myślałam, że się zmieszczę w tym jednym małym domku, ale się okazało, że nie ma w ogóle takiej opcji, więc musimy zrobić jeszcze ten pokój. Dorzucę jeszcze coś na ściany, tak aby stworzyć taki lepszy, imprezowy pokoik. Tutaj coś żółtego. Ej, to wygląda super. Jeszcze sprawdźmy, czy mamy coś nowego do jedzenia, albo coś do robienia jedzenia. Co my tu mamy? Są rzeczy, więc tutaj na środku stawię sobie ten fioletowy taki stoliczek, bo wcześniej użyłam ten niebieski i dajemy teraz sprzęt. Co my tutaj mamy? Coś do robienia chyba waty cukrowej, tutaj mamy jakiś taki dzbanuszek, kolejny dzbanuszek tu i przepiękne miseczki i kubeczki. Wszystko w przepięknych kolorkach. A jedzenie jakieś nowe? Czy mamy coś nowego do jedzenia? Dajcie coś nowego. A nie, wydaje mi się, że tutaj nic nie ma, że nic nie pominęłam. Dorzucimy sobie jeszcze tutaj oświetlenie w tym pomieszczeniu, no bo musi się pojawić i podoba mi się mega to oświetlenie. Czy ta lampa jest też nowa? Tak mi się wydaje, no bo wcześniej chyba nie było nic takiego zielonego, ale najbardziej podobają mi się te lampy tutaj stojące, nadają świetnego klimatu. Możemy je poustawiać w różnych miejscach, od razu je sobie zapalimy. Możemy obrócić o w drugą stronę, jeszcze trochę wyglądają jak takie reflektory. To jest pokój imprezowy, pokój do zabawy, do oglądania telewizji, do tańczenia. Przechodzimy sobie w bok, ta klatka schodowa nie pasuje, zdecydowanie. Więcej koloru nam by się tutaj przydało, tutaj damy coś może fioletowego i kolorowe ściany. No i przechodzimy jeszcze tutaj. Najbardziej podobają mi się te sypialnie, one mają tutaj mnóstwo ładnych rzeczy. W tym salonie mi czegoś jeszcze tutaj brakuje. Brakuje mi na pewno jakiś półeczek, jeszcze dorzucimy. Mamy ich tutaj naprawdę dosyć sporo, więc damy fioletową, różową i jeszcze jedną fioletową. O, i na nich poustawiamy sobie jeszcze jakieś fajne rzeczy. Co my tutaj mamy? Może dajmy jeszcze te lampki, one wyglądają super, troszeczkę jak takie rzeźby. Do tego jeszcze świeczuszki, lampka na parapecie, tutaj jeszcze jedna lampka, może przestawimy ją o tutaj wyżej, o w ten sposób. Widzicie? Już jest zdecydowanie lepiej. Czy mamy jeszcze nowe zasłony? Nowe zasłony, te żółte to są chyba nowe zasłony. Zatem je również powiesimy sobie tutaj po dwóch stronach naszego okna. No i od razu wygląda zdecydowanie lepiej. Dorzucę jeszcze sobie ostatnią poduchę. No i chyba na tym skończymy. Wydaje mi się, że wykorzystałam mnóstwo tych rzeczy. Wydaje mi się, że wykorzystałam praktycznie wszystkie, ale oczywiście mogę się mylić. Mamy sypialnię, mamy tutaj salon, mamy miejsce do grania, jest też miejsce, aby powiesić sobie jakieś ubrania. Mamy również klatkę schodową i przechodzimy sobie do pokoju obok, który jest pokojem imprezowym. Ej, a jak impreza, no to potrzebujemy gości i dawać mi tutaj jakieś dzieciaki. Dzieciaki najbardziej kolorowe, dzieciaki, które będą się bawić, tańczyć i śpiewać. Może jeszcze powrzucamy o tutaj, niech sobie usiądą. Kogo jeszcze wrzucimy? Może kogoś jeszcze wrzucimy tutaj? W ogóle powinniśmy stworzyć jakieś postacie. Skoro to jest best friend, no to stwórzmy szybciutko jakieś dwie przyjaciółki. Zróbmy tutaj im piękną twarz, włosy. Jedna będzie miała fioletowe. Chyba wybiorę ten fiolet taki. I fryzurka? No pewnie, bierzemy fryzurkę. Ta jest superowa i to jest jakiś fajny strój. Może ta bluza? Ta bluza mi się mega podoba. Dajmy jej jeszcze policzki, takie różowiutkie, serduszka, tylko nieco jaśniejsze. Okulary. Możemy okulary mieć tak na głowie.
ale czadowo! I tutaj mamy takie okularki. Ależ tu pięknie wygląda. Dobra, jest pierwsza dziewczyna zrobiona. Teraz czas na drugą postać. Tym razem zrobimy ją, tamta była fioletowa, no to może zróbmy ją jakąś zieloną, może się uda. Dajmy tutaj jakieś takie zielone włosy, te włoski. Która fryzurka? Może ta? Chociaż ta bardziej pasuje mi teraz do chłopaka. Chociaż dziewczyny też mogą takie nosić. I teraz strój, który tutaj pasuje. Ile mamy dresów nowych? To jest fajne. To jest mega. Tutaj mamy sukienki, tutaj mamy takie stroje. Chłopacy mają takie garnitury. No to nie, my chyba sobie wybierzemy bluzę, ale chyba najbardziej ta mi się podoba. I mamy to, zobaczcie na to, jak pięknie pasują do tych pokoików. Tutaj możemy wejść na górę, no i mamy to, skończone. Dajcie znać, jak Wam się podoba, bo ja jestem zachwycona. Moim zdaniem ten domek wygląda przepięknie, no spójrzcie tylko. Wszystko jest mega kolorowe, wszystko mega fajnie wygląda, a moi przyjaciele mogą się podzielić jeszcze tymi serduszkami. Połowa dla jednej przyjaciółki, połowa dla drugiego przyjaciela. Pędzimy w bok, przechodzimy do pokoju imprezowego, a tutaj trwa niezła zabawa. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Koniecznie zostawcie kciuka do góry, no i czekajcie na kolejne odcinki. Do usłyszenia, pozdrawiam Was, pa pa!